Witają Państwa Dariusz Szpakowski i Włodzimierz Szaranowicz, który razem ze mną będzie komentował dzisiejsze spotkanie. Mam nadzieję, że będzie to ciekawe widowisko. Czy to wykorzysta? Oddaje strzał. Dobre, dalekie wyjście bramkarza i niebezpieczeństwo zażegnane. Porto przed szansą, rzut rożny. Kiepskie dośrodkowanie, piłkę przejmują przeciwnicy. No, z tego miejsca można strzelać. Sędzia pokazuje grać dalej. Przywilej korzyści, dobra decyzja. Dobrze, teraz wyłuskali piłkę rywalowi. I Villa. Dawid Villa z pewnością będzie często pokazywał się kolegom z przodu, szukając okazji do zdobycia bramki. No, świetnie go obrał. Łatwo mija pilnującego go obrońcę. Posyła w pole karne. Przechwycił dośrodkowanie. No, zastąpił bramkarza. Diego Costa. Powstrzymał atak rywala na własnej połowie. Ależ ładnie to zrobił, przeskoczył nad wykonującym ślizg rywalem. Będzie strzelał, trafił w słupek, ale szkoda. No, jest załamany, gol samobójczy. Jaki dramat tego zawodnika. Musi teraz szybko wyrzucić to z głowy. Nic naprawdę nie mógł na to poradzić. No, wręcz i rywali strzelił goli. Bramka samobójcza, to zawsze boli. Gonzales. Fernando. Turan. On nie przepuszcza żadnej okazji do strzelenia bramki. Czy to wykorzysta? Diego Costa. Aj, centymetry od poprzeczki. Diego Costa. Strzela! Broni, to jeszcze nie koniec akcji. No, nie nazwałbym tego zwycięskim pojedynkiem. No, to już jeden z ostatnich sezonów na stadionie Vicente Calderona, na których mecze rozgrywa Atletico. Calderon zostanie przeznaczony do rozbiórki, a odzyskany teren zostanie zagospodarowany jako park. Natomiast Atletico ma się w 2015 roku przenieść na nowy stadion, a właściwie stary stadion olimpijski, który zostanie przebudowany. Gabi. Mario Suarez. Diego Costa. Pięknie, cudownie, kapitalnie! Mamy powtórkę, spójrzmy, jak znakomicie główkował. Świetna sytuacja, bramka nie do obrony. Cóż za wspaniały strzał głową, piękna bramka. Czy to dobra okazja? Oj, pech, słupek! Interwencja, był spanikowany. Widzą Państwo statystyki i spójrzmy na liczbę oddanych strzałów przez obie drużyny. Dawid Villa schodzi z boiska. Brawo, brawo, świetnie broni tę trudną piłkę. Czy to wykorzysta?
Jest dośrodkowanie. Niestety nic z tego nie wyszło. Piłkę zdobyła drużyna przeciwna. Czy to wykorzysta? Znakomity volley. Bramka dla Porto. Znakomite to uderzenie. Widzimy w powtórce. Rewelacyjnie złożył się do tego strzału. Strzał nie do obrony dla nikogo. Świetnie przewidział to zagranie i przejął. Atletico Madryt to klub, który zawsze porównywany jest z Realem i nie jest łatwo wyjść z cienia Realu. Tak wielkiego zespołu, chociaż popatrzmy na dorobek Atletico. Zdobywali puchar zdobywców pucharów. Ostatnio dwukrotnie wygrali puchar Ligi Europy UEFA. Dwa razy super puchar. Atletico grało także w finale pucharu. Czy to wykorzysta? Oddaje piłkę koledze. Atletico Madryt swego czasu miało barwnego prezesa, który zmieniał trenerów jak rękawiczki. Jesus Gil wyrzucał wszystkich szybciej niż w stanie był przyjąć kolejnego trenera, ale barwna postać, takich brakuje dzisiaj w hiszpańskim futbolu. A jednak żółta kartka. Poczekał na przerwę w grze i teraz mu pokazał żółty kartonik. Blisko pole karne. Niestety stracił piłkę. Oddaje strzał. Podobna obrona. Czy to wykorzysta? Ale uderzenie! Poprzeczka! Zdobywają bramkę. No można powiedzieć wejście smoka. Wszedł z ławki rezerwowych i od razu zdobył gola. Po pierwszej połowie wynik 3-1. Nie dość, że przegrywają tę pierwszą połowę, to jeszcze po bramce samobójczej. Tak, jutro. Rozpoczynamy drugą połowę. Przypomnę może tym, którzy dopiero teraz zaczęli oglądać to spotkanie, że prowadzi Atletico Madryt. No i znowu są przy piłce. Ważne przejęcie. Odzyskali piłkę w środku pola. Strata, co zrobi przeciwnik? Szkoda. Za szybko chciał ruszyć do tego podania. Spalony. Diego Costa. No, wyręczył teraz bramkarza. Jest teraz atakowany, próbuje mu zabrać piłkę. Mario Suarez. Fernando. Diego Costa. Kompletnie nieudany strzał. Suarez. Przeciwnicy przejęli. Mario Suarez. W
Będzie strzelał! Konsekwentnie. Chcą jeszcze bardziej pognębić rywala. Tym razem się nie udało. Musi spróbować czegoś nowego, jeśli chcą odmienić losy tego pojedynku. W drugiej połowie przegrywają, wprowadza do gry nowego gracza. Otamendi. Czy to wykorzysta? Dobra okazja. Broni. To jeszcze nie koniec akcji. Mamy centrę. Martinez! Ależ była sytuacja na strzelenie gola. Szkoda, spalony. Coraz mniej czasu do końca. Przegrywają. Słuszna decyzja trenera. Decyduje się na zmianę. Gabi. González. Fernando. Danilo. González. Dobre dośrodkowanie i co dalej? Martinez! No, pokazał cały swój kunszt bramkarski. Wejście ślizgiem, zobaczmy. Diego Costa. Czy to wykorzysta? Gabi! Udanie zablokowali ten strzał. Proszę Państwa! Na gole strzelane szczupakiem zawsze miło popatrzeć. Mamy powtórkę. Świetnie poszedł do tej piłki. Fenomenalne wykończenie akcji. Zastrzyk nowych sił dla drużyny. Dwóch graczy rezerwowych na boisku. Bramkarz przy tej akcji mógł tylko patrzeć, jak piłka wpada do siatki. Adrian. Gabi. No, z wykrycie i będzie szansa. Odegrał ponownie piłkę. Ostatnie minuty meczu, jeszcze wszystko może się zdarzyć, tym bardziej, że przed nimi stały Francuz. Czy to wykorzysta? Do kogo zagrywał? Out dla rywali. Trener podjął decyzję o zmianie. To dobra decyzja. Musi coś zmienić, jeśli chce odmienić losy tego pojedynku. Wspaniała wrzutka. Obronił, ale jest szansa na dobitkę. Jest w polu karnym przeciwnika. Otamendi. Nie zmienia się wynik, a także gra FC Porto, które jest przy piłce. Przegrywa jedną bramką. Co wymyśli, żeby nie stracić piłki? A szkoda, nie udało się. No, nie dał się zatrzymać.
ślizgiem. No, może centrować w pole karne. Ale wspaniała bramka! Rozkręcił nam się na dobre. Druga bramka w jego wykonaniu. Wyskoczył do tej piłki, śledząc ją wcześniej i bardzo precyzyjnie skierował do bramki. Martinez. Jego dzień znowu jest ostoją. Po raz ostatni zagwizdał sędzia w tym spotkaniu. Koniec.